W pewnej grze jeden gracz kodujący układa kod złożony z różnych kolorów, a drugi gracz odgadujący próbuje odgadnąć kod. Kodujący daje zgadującemu wskazówki na temat tego, czy wybrał właściwe kolory i czy znajdują się one na właściwym miejscu. Dostępne są kolory: niebieski, żółty, biały, czerwony, pomarańczowy i zielony. Ile różnych czterokolorowych kodów można ułożyć, jeżeli kolory nie mogą się powtarzać? Dobrze, zaczniemy może od tego, że tu sobie podkreślimy na kolorowo te kolory wszystkie. Mamy niebieski, żółty i tak dalej. No, i tutaj, żeby policzyć właściwie wszystkie te możliwości, to musimy po pierwsze dobrze zrozumieć, jakie te kody do, są dopuszczalne i co to znaczy, że dwa kody są różne od siebie. To znaczy, jak, kiedy kody rozróżniamy, a kiedy nie. Tutaj są pewne istotne informacje w treści zadania, które powinniśmy właściwie zinterpretować. Po pierwsze widzimy, że kolory nie mogą się powtarzać, czyli każdy kod musi być złożony z czterech różnych kolorów. Tutaj jest mowa również o tym, że żeby odgadnąć kod, to trzeba zgadnąć, czy kolor jest na właściwym miejscu. Co oznacza, że na przykład taki kod, powiedzmy, że mam niebieski, żółty, czerwony i powiedzmy zielony, będę odróżniał od takiego kodu, gdzie będzie zielony Żółty, czerwony i niebieski. Skoro ważne jest, w jakim miejscu jest dany kolor, to te dwa kody będę uważał jako różne. To będą różne kody. I muszę to uwzględnić, licząc wszystkie możliwości, że takie kody należy rozróżniać, pomimo tego, że użyłem tutaj tych samych kolorów w tym kodzie i w tym kodzie, ale ustawimy w innej kolejności. Muszę uważać je za różne, ponieważ od zgadującego oczekuje się, żeby zgadł, który kolor jest na którym miejscu. No dobrze, no to liczmy te przypadki. Po pierwsze policzmy ile jest kolorów. No jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy sześć kolorów i mamy cztery miejsca. No to wyobraźmy sobie, że mamy te cztery miejsca, które będziemy kolorować. Ile mamy kolorów do wyboru, żeby umieścić tutaj na pierwszym miejscu? No mamy 6 kolorów do wyboru. A ile mamy kolorów do wyboru na drugim miejscu? No na drugim miejscu, jak już jeden kolor wybraliśmy na pierwsze miejsce, to zostaje nam tylko 5, bo kolory nie mogą się powtarzać. Zostaje nam tylko 5 pozostałych, czyli tu będzie 5, Na trzecim miejscu będą cztery, bo dwa już zużyliśmy na dwa poprzednie miejsca. No i w konsekwencji będą trzy do wyboru kolory do pokolorowania ostatniego miejsca, czyli Liczba wszystkich możliwości to będzie 6 razy 5, razy 4, razy 3. Dlaczego ja mnożę te liczby? No dlatego, że dla każdego wyboru koloru na pierwsze miejsce jest 5 różnych możliwości wyboru koloru na drugie miejsce. Dla każdego wyboru dwóch pierwszych kolorów są 4 różne możliwości wyboru na trzecie miejsce, i tak dalej. Czyli za każdym razem. Liczba z tych wszystkich możliwości się zwielokrotnia. Trzeba ją pomnożyć przez liczbę wyborów, które mamy na kolejnym miejscu. No to policzmy, ile to będzie. To jest 30 6 razy 5, 4 razy 3 to jest 12. To razem nam da 360. Teraz na zakończenie warto zauważyć, że to co tutaj zrobiliśmy, to jest pewien przykład szczególny przypadek wariacji bez powtórzeń. Pojęcia, które było omawiane w jednym z poprzednich filmów. Jak ktoś nie widział, to zachęcam, żeby go obejrzeć. No i przypomnijmy, że liczba wariacji elementowych ze zbioru sześcioelementowego była równa 6 silnia dzielone przez 6 odjąć 4 silnia. To był taki ogólny wzór. Sprawdźmy, czy z tego ogólnego wzoru dostaniemy to samo co tutaj. 6 silnia to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5. RAZY 6, tak, to jest czwórka dzielone przez 6 odjąć 4 to jest 2, 2 silnia to jest 1 razy 2. No to się skróci z tym i zostaje 3 razy 4 razy 5 razy 6, czyli dokładnie to samo, co tutaj mieliśmy, czyli to rzeczywiście jest 360. No i rzeczywiście liczba tych czterokolorowych kodów, które można ułożyć z tych 6 dostępnych kolorów, to jest dokładnie liczba wariacji czteroelementowych. Ze zbioru sześciu elementowego, bez powtórzeń, bo kolory nie mogą się powtarzać.